Cześć i czołem, z tej strony Fosenek. Witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Mianowicie dzisiaj top 10 najciekawszych gier na Robloxie. No, zaczynamy od dziesiątki. Mianowicie Just Daytona. Oczywiście są to gry na Robloxie, całkowicie darmowe. Możecie w nie zagrać. Ścigasz się na NASCARze. Możesz robić sztuczki albo się ścigać na poważnie. Jest dużo aut. Faktycznie jakoś da się jeździć. Nie masz tak, że wywala cię w powietrze. Także jest dobrze. No, fajnie idzie na tej grze zabić czas. Dziewiątka to Emergency Hamburg. Awaryjny Hamburg. Tak. Wcielasz się w cywila. Zazwyczaj cywile są złodziejami. Oczywiście w grze. Żeby nie było. Albo w policję, albo w straż pożarną, albo w pomoc drogową, albo w niemieckiego MPK. Gra jest dobra, ma dużą mapę, na pewno jest dużo nazwana jako straż pożarna i pewnie ktoś zapyta się, no co z medykami? No w remizie możecie tam być medykiem, jednostką dowodzenia straży, strażakiem, jak wolicie, nie? Dobra, ósemka. Warship Roleplayer. Wcielasz się w marynarza albo wyższej klasy jednostkę, na przykład admirał floty Wielkiej Brytanii albo kapitan na statku HMS Belfast. Był to... chyba był. No był. Chyba nie wiem. Był to statek Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. No. Na... Ogółem, no, ale musisz grindować, żeby wspiąć się na wyższe rangi, albo wydać robux, wiecie, takie dodatkowe pieniążki dla stwórcy się przydadzą. No, możesz być jeszcze pilotem Luftwaffe, albo żołnierzem Wehrmachtu, albo Kriegsmarine. Nie wiem, chyba Kriegsmarine, nie? Albo pilotem RAF-u. Dobra, miejsce siódme. SCP Roleplay. Gra o roleplay opowiadająca o jakiejś tam placówce. To jest chyba 71 site. Tak jak dużo osób tak mówi, nie wiem, bo tam jest SCP-96. Ogółem możesz być klasą D, takimi więźniami, jednostką Beta-7. No, czyli tak jakby wojskiem, coś w tym stylu. Menadżerem placówki i agencją house'u. Czyli takie coś, że chcesz rozwalić tą placówkę. Miejsce szóste to Car Dealership Tycoon. Gra o dealerze samochodowym, żeby nie było. Opowiadająca o jakiejś tam placówce. Jezu, kurde. Ogółem kupujesz auta, kładziesz je na wszelkiego rodzaju platformach i budujesz swój salon samochodowy. Ścigasz się, zarabiasz, zwiedzasz, latasz, wydajesz robux. Dobra, piątka. Spalona ziemia, nie wiem jak to przeczytać. Angielski trudny język. Jest to gra opowiadająca o II wojnie światowej. Nieważne. Wcielasz się w żołnierza ZSR albo Wehrmachtu, budujesz punkt ochrony i po jakimś czasie atakujesz wrogą pozycję, ustawiasz sobie broń, klasę i tym podobne. Ogółem coś w stylu takich gier na PvP na Robloxie typu Bad Business albo nie wiem. Czas na klasyczka. Numer 4 to będzie Natural Disaster Survival. Jest to swego rodzaju crash test, ale katastrof typu tornado, tsunami i tym podobnie. I tym podobnych, nie? Typu tam, nie wiem, burza piaskowa albo inne to. Zagrajcie się, przekonajcie. I ogółem jak się gra z kimś, to jest lepiej, bo możesz potrolować. Według mnie spoko. Możesz tam też wydawać robux. Chwila. Dobra, druga jest kartka. Lecimy już, jesteśmy na podium.
Myślałam, że ten film będzie chociaż 10-minutowy. Kurde. Ja. Special Forces Simulator. Większość powie. No większość, no kurde. Tam rekord to był 1000 osób na tej grze, nie? Powie coś. No w sensie powiecie pewnie, ej, co to jest? No. Wcielasz się w kontraterrorystę i czyścisz różne miejsca, kupujesz bronię, tuningujesz, ja nie wiem, nazwijmy to tuningiem broni, nie wiem. Jest też strefa PvP. Boże, czuję się właśnie jak idiota. Napisałem też przez SZ. Mordę. No, na drugim miejscu mamy parkour modded. Pewnie się spytacie, czemu niezwykły parkour? Masz więcej możliwości, fajnie. W ogóle lepszy gameplay, bo łatwiej masz expa i lepsze rękawiczki i ogółem cool, nie? Ale w wersji 950 to jest chyba największa wersja? O ile mi wiadomo. No. Jest rozbudowany świat. Serio, uwielbiam takie rzeczy w grach. Na przykład dzisiaj zacząłem przechodzić Call of Duty Modern Warfare 3. Już jestem na tej... A, czekajcie, nie spoileruję. No. No i fabułę też lubię w grach, nie? Tutaj niestety nie ma, jest stosunkowo mało takich gier z dobrą fabułą, żeby były na Robloxie, było na Robloxie. No. Ogólnie masz darmową lotnię oraz wingsuit. To jest takie coś, że masz strój, rozkładasz łapy i takie skrzydła masz pod pachami chyba. Nie wiem. No, ale możesz latać po budynkach, jak zdjęcie Wojtka Goli po internecie. Dobra, zostawiam ten temat w spokoju. No, po prostu... No, dobra gra, nie? Restaurant Simulator 2. Pierwsze miejsce! Chwila, nie wiem, czy nie przekonę. Dobra, walić, lepiej nie. Z racji możliwości, jakie gra dostarcza, no to jest serio dobre granie. Ale okej, co tam można robić? Zapytacie. Otóż, proszę się trzymać, wydawać Robux. Serio, nikt się tego nie spodziewał, nie? Nikt. No, ale nie, no żart. Chwila, zgubiłem się. Wiem, rzadkość, nie? No, poznajesz, kurde, poznajesz, gotujesz jedzonko z prawie każdego zakątka świata, oprócz Korei, tej złej. Sorry, pomyliłem jedną z drugiej. Także nie przeczytam, bo nie wiem. No, i ogółem jest Polska, są pierogi. Ja w scenariuszu mam napisane, że ich nie było, bo wtedy jeszcze nie zdążyłem sobie odblokować pierogów. Tak jest pokazane, że Polska jest Polska, także jest najważniejsze, nie? I kilku innych państw, no. Ale są Niemcy, USA, Francja, Włochy, Polska. Możesz zatrudniać pracowników, tak? Pracowników. Co się nie musisz, ale pomagają. Także jak wolisz. Rozbudowujesz, tworzysz, zarabiasz, jeździsz futrakiem i wiele, wiele więcej. Czuję się, jakbym robił tą reklamę. Dobrze. I to już będzie powoli na tyle, ale jeszcze segment informacyjny. Wędla u mnie to rzadkość, ale... możliwe, że mi OBS wysiadł, bo dosłownie mi audio nie działa, także nagrywam to na jakimś dyktafonie z neta. Mam nadzieję, że audio będzie... A nie, czekaj, bo ja to przecież sprawdzę, dobra, nieważne. Ogółem mam plan, żeby do końca wakacji robić co dwa dni shorty z jakimiś żartami. Bo serio mam potencjał,
dosyć duży, bo często opowiadam jakieś żarty w realu. Poznany przyjaciel może potwierdzić. Na przykład... Albo nie, czekaj, bo ja za to mogę. To nieważne. Ale będę ten... Opowiadał żarty, będą z tego raczej shorty. Chwila, łyczek wody. Dobra, no. I ogółem... Serio, teraz mam plan wziąć się za ten kanał w końcu porządnie. I to tyle. Chyba już będę wam mówił bajo. To było top 10 najlepszych filmików. I tak się skończy nagrywanie bez scenariusza, nie? Najlepszych, najciekawszych, przepraszam, najciekawszych gier na Robloxie. Zostaw suba, bo siedziałem na tym scenariuszem 4 godziny. Jezus Maria. Ja się później dziwię, że ja mam oczy zepsute, nie? Pijcie dużo wody, bo gorąco jest. No. I bajo.